Siemanko, dzisiaj robimy pomiar ciśnienia na cylindrach takim oto sprzętem, który zakupiłem sobie niecałe 50 zł, zobaczymy co to jest warte, aczkolwiek widziałem, że ludzie tym robią, także powinno być ok. Pokrótce przypomnę, Audi A6C5 4,2 litra, 370 tysięcy, ponad 370 tysięcy przelotu z gazem, także zobaczymy jakie spustoszenie jest w tym silniku. Być może jeśli tutaj ten filmik będzie dosyć krótki, to wlepię jeszcze, chcę zajrzeć, mam taki endoskop i chcę zajrzeć do każdego cylindra. Jeśli będzie za długi ten filmik, to zrobimy go po prostu w dwóch częściach i będą dwie części. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, jak tam wymieniam olej w skrzyni biegów, czy w silniku, czy ogólnie jak zakupiłem to auto, czyli najtańsze Audi z V8, to zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Zanim tutaj przejdę do pomiaru, to troszeczkę rozkręcania czeka, ponieważ tutaj cały ten dolot trzeba ściągnąć, łącznie z tą rurą, tam trzeba wypiąć tą białą końcówkę, ona musi być wypięta, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, akumulator musi być naładowany, on się ładuje, żeby nie było tutaj żadnego przekłamania w tych pomiarach. Trzecia rzecz, wszystkie cewki wypinamy. Trzeba również pompę paliwa albo wypiąć tutaj z listwy, albo po prostu ja sobie chyba odłączę bezpiecznik i już, żeby ta pompa nie działała. No i czwarta rzecz, no pomiar robimy według serwisówki, którą ja posiadam. Robimy na silniku, gdzie olej ma co najmniej 30 stopni, z przepustnicą na maksa otwartą, czyli gaz wciśnięty w podłogę. Pomiar, cóż jeszcze? No pomiar, nowy silnik niby ma ciśnienie pomiędzy 10 a 14, maksymalnie 3 może być różnicy, no i granica zużycia to jest 7. Także zobaczymy, obstawiajcie, jak myślicie, jakie będzie tutaj ciśnienie. Wiem, że jakaś kolejność tu jest, to nie jest tak 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3, 4. Ja prawdopodobnie polecę po prostu tak jeden rząd, drugi rząd i już i zobaczymy sobie, jakie jest ciśnienie, także zabieramy się tutaj do ściągania tych wszystkich gratów, bambetów i rozpinania tego wszystkiego, no bo jest tutaj co ściągać i co rozbierać, także żeby dojść do tamtej cewki, to w ogóle trzeba cały tutaj zbiorniczek z płynem rozmontować. Także no, ciekawie, nie będzie to łatwe. Strona poszła całkiem sprawnie, jak widać tutaj, widać czy nie widać,
tutaj gdzie robiłem muszczelkę pod głowicą, pod pokrywą zaworów, zero silikonu, nic się nie poci, 1500 km przejechane, także nie trzeba żadnego silikonu, chyba że z serwisówce jest inaczej. W mojej, którą mam do tego silnika, było, że nie trzeba silikonu, silikonu nie ma. Także jedziemy na drugą stronę, zbiorniczek robimy out, żeby tutaj mieć dostęp, no i dobieramy się do następnej czwóreczki. No jedno jest pewne. Muszę tu się zabrać za tą uszczelkę, bo pomimo, iż ona nie cieknie, to kurna jest tragedia. Ogólnie słuchajcie, przy wypinaniu wszelkiego rodzaju wtyczek polecam takie coś, to jest lekko łamane, ale mogę wam pokazać. Zobaczcie, wsuwamy i tu już odhacza nam ten języczek i wtedy ściągnięcie takiej wtyczki. No to już jest jakby prosta sprawa. No nie jedną ręką to cały czas będzie ciężko, ale ogólnie bardzo łatwo podhaczyć, tak żeby nie powyłamywać tego wszystkiego, tak jak to jest teraz. Dobra, wszystko wykręcone, tylko wyciągamy cewki, żeby sobie zapamiętać też kolejność, albo ja je sobie układam w takiej kolejności jak wyciągam, żeby później je po prostu włożyć z powrotem, tak? Ogólnie jeśli żadna, znaczy jeśli wszystkie są sprawne, nie ma to wielkiego znaczenia, ale ja mam zamiar je włożyć tak jak były, żeby mieć święty spokój w razie gdyby coś się wydarzyło. Oczywiście tutaj jak jest gaz, to miejsca nie ma na nic. Także trzeba zawsze walczyć. Dobra, pokażę wam zaraz świecę. No to będzie chwila prawdy. No, wykręcamy. Zobaczymy w jakim stanie to jest. Co to już? No powiem wam, jeśli to było tak przykręcone, no to kiepsko, bo zero siły użyłem. Naprawdę. Sorry, że zasłaniam. No, chyba się wykręca. No, bo
czuję opór. No ale jeśli to tak było przykręcone, to jest niemożliwe. No tak, słuchajcie. Dobra, pierwsza. Świece były takie. O, nie wiem ile, na ile to będzie widać. No, osmolona. Dobra, wyciągniemy następne. Nie ma co tutaj gdybać, zobaczymy. Do pomiaru ciśnienia w cylindrach musimy albo odłączyć tam całą listwę wtryskową, albo odłączyć bezpiecznik od pompy paliwowej, żeby po prostu nie dawała nam paliwa. U mnie jest to ten numer 28. Ja go sobie tutaj po prostu wyciągnę i w tym momencie już nie powinno trafiać paliwko na wtryskiwacze. Wszystko przygotowane do pomiaru. Tutaj sobie to odłączę, ten prostownik, ale jest akumulator naładowany na maksa. Tutaj też to sobie odłączymy, po co nam to. Pomiar wydaje się być banalnie prosty. Wkręcamy tą końcówkę w miejsce świecy, tą końcówkę podłączamy manometr, wskaźnik ciśnienia, przepustnica do oporu, kręcimy mniej więcej 4 obroty, musi wykonać silnik, żeby nabiło. Także jedziemy wszystkie, pojadę najpierw tą stronę po kolei, czyli bank 1, tak, od strony pasażera, później tą stronę, czyli bank 2, od strony kierowcy. Jedyneczka, no całkiem ładnie. Oj, przepraszam, sorki, nie widzieliście. Pierwszy. Drugi, praktycznie tak samo jak pierwszy. Trzeci, no jest troszeczkę gorzej. Czwarty od strony pasażera, również minimalnie powyżej dyszki, także bardzo, bardzo zbliżona. Cała ta strona praktycznie identyczna jest. Robimy drugą stronę. Ok, druga strona, cylinder pierwszy, czyli z przodu auta. No i zgadujcie, jak myślicie, jak tutaj będzie? Czy będzie podobnie, czy będzie gorzej? Ja obstawiam, że może być gorzej troszeczkę na tych ostatnich tutaj dwóch cylindrach, ale zaraz zobaczymy. Thank you.
bardzo podobnie, a wręcz lepiej, bo jest jakieś 11. Drugi. Również bardzo podobnie co do pierwszego, czyli jakieś 11-11,5. Jeszcze lepiej. Znaczy jeszcze lepiej jest. 12, 12,5 mniej więcej nawet. No i został nam ostatni. Jedenaście jest. No jest troszeczkę mniej niż na reszcie tutaj, aczkolwiek powiem wam, jak dla mnie i tak jest mega, zwłaszcza że tak jak mówiłem, nowy silnik pomiędzy 10 a 13. No maksymalna różnica może być 3 pomiędzy cylindrami, no i taka jest, bo nie mamy nigdzie 13 w sumie, tylko mamy tak 10, 10 z haczykiem, 12, no więc uważam, że jest spoko, naprawdę spoko. Wrzucę wam, postaram się wrzucić wam jeszcze tutaj przebitkę tej serwisówki, żeby wam to powiedzieć, no i podsumuję tutaj zaraz wszystkie te pomiary. Już powinniście widzieć podsumowanie z odpowiednią kolejnością tutaj cylindrów, taki rysuneczek oraz z wynikami pomiarów na tych cylindrach. Słuchajcie, no mały błąd zrobiłem, ponieważ mogłem jeszcze jeden obrót jakby dokręcić przy tych testach, bo dopiero jak przejrzałem sobie te filmiki, to zobaczyłem, że ta wskazówka tak dosyć jeszcze uciekała, więc mogło jeszcze dobić tego ściśnienia, szczególnie tutaj po tej stronie, gdzie wyszło słabsze. No robiłem to sam, także lipa, no mogłem obejrzeć te filmiki też wcześniej, a nie dopiero przy montażu i zrobić to jeszcze raz, ale że mam już wszystko skręcone, to nie będę tego robił. Jak dla mnie, słuchajcie, nawet jeśli tu jest 10, 10,5 czy tam 11, no to jest petarda, to ma 370 tysięcy kilometrów. Wiecie co, to nie jest S6, tak? I to jest też plus tego silnika i tego samochodu, ponieważ S6 kręcą się wyżej, no i wiadomo, jak ktoś ma S6, no to but i już. To jest jednak A6, tak? Jest to limuzyna i nigdy to nie będzie jakieś auto sportowe i tak dalej, więc fajnie, te silniki fajne są, naprawdę jeśli ktoś będzie dbać, to myślę, że one będą robić tych kilometrów bardzo, bardzo dużo. Więc raz jeszcze zapraszam do obejrzenia również następnego filmiku, gdzie wymienię świece, zobaczycie sobie, co ja tutaj wyciągnąłem z tego silnika, w jakim stanie one są. No dzięki raz jeszcze, subskrybujcie, lajkujcie, do następnego razu, cześć!